zajęć odbędzie się w sali lekcyjnej, ponieważ chciałem wykorzystać na nich pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim mapy, szkice i ilustracje. Ich temat jest następujący. W obcym mundurze, ale z polskim sercem, myślnik, bitwa pod Gorlicami, a niepodległość Polski. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, dlaczego właśnie tak sformułowałem ten temat. Otóż w tamtym roku gmina Łużna zorganizowała obchody Dnia Dziedzictwa Europejskiego i obchody rocznicy niepodległości Polski pod hasłem Niepodległość w Łużnej zaklęta. Zdarzyło się, że kilkoro dorosłych mieszkańców naszej gminy pytało mnie jako nauczyciela historii, co to hasło znaczy. Co wspólnego ma bitwa pod Gorlicami z niepodległością Polski? Wydaje mi się, że skoro dorośli mieli z tym problemy, to warto też Wam, młodzieży, to zagadnienie wyjaśnić. Cel główny naszej lekcji, o którym wspominałem już w Gontynie na cmentarzu w Łużnej, to zapoznanie Was z przebiegiem bitwy pod Gorlicami ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu zarówno na losy I wojny światowej, jak też na odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ponieważ w naszej szkole obowiązują elementy oceniania kształtującego, dlatego za chwilę podam Wam na co wezmę, czyli na co będziemy zwracać szczególną uwagę. Dam Wam to na karteczkach, wklejcie sobie do zeszytu po lekcji, a gdy będzie sprawdzian lub gdy będę pytał, to właśnie według tych zagadnień, które tam macie podane. To na co wezmę jest następujące. W kilku zdaniach wyjaśnię genezę, czyli okoliczności, w jakich doszło do bitwy pod Gorlicami. Podam datę bitwy oraz opiszę w zapisie przebieg walk z 2 maja 1915 roku ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów, w których walczyli Polacy. W 3-4 zdaniach omówię znaczenie bitwy dla losu I wojny światowej. Wyjaśnię, jak bitwa pośrednio wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę i wreszcie opowiem, co łączy dwóch wybitnych Polaków, uczestników bitwy pod Gorlicami, mam na myśli generała Tadeusza Rozwadowskiego i pułkownika Franciszka Latynika, z bitwą warszawską z sierpnia 1920 roku. W tym przypadku nie tylko o nich będę mówił, ale też o zwykłych, szeregowych żołnierzach. Teraz przejdźmy do genezy bitwy, aby ją zrozumieć, aby zrozumieć okoliczności, w jakich do niej doszło. Trzeba przeanalizować sytuację militarną pod koniec 1914 i na początku 1915 roku. Właśnie wtedy w Galicji Zachodniej Rosjanie w wyniku ofensywy zajęli znaczną jej część. Jeśli chodzi o naszą gminę, to wojska rosyjskie wkroczyły na ten teren 16 listopada i pomaszerowały dalej, na zachód. Zobaczmy to na mapie. Ponieważ wojska rosyjskie podeszły aż pod Kraków i zagroziły tej twierdzy, dowództwo austro-węgierskie przygotowało kontratak na południe od niej. W ten sposób od 2 do 12 grudnia 1914 roku doszło do bitwy pod Limanową, która zakończyła się odrzucaniem wojsk rosyjskich na wschód i wkroczeniem 13 grudnia wojsk austro-węgierskich na teren dzisiejszej gminy Łużna. Z dokumentów i relacji mieszkańców wiadomo, że tego dnia Rosjanie wycofali się, zabierając lub niszcząc, co się tylko dało. Front przesunął się dalej na wschód, więc miejscowa ludność była przekonana, że dla niej zakończyły się dni wojennej grozy. Jednak losy wojny potoczyły się inaczej. Już od 25 grudnia znowu było słychać w Łużnej i w okolicznych wsiach odgłosy walk, które narastały z dnia na dzień. 31 grudnia 1914 roku za wycofującymi się oddziałami austro-węgierskimi wkroczyli Rosjanie, zajmując m.in. północną część Mszanki, Łużnej i Biesnej. Linia frontu ustabilizowała się na tym odcinku i przez 4 miesiące trwały tu walki pozycyjne, czyli linia frontu się nie zmieniała. Stało się tak, ponieważ w tym czasie Rosjanie wyznaczyli sobie kolejny cel, a mianowicie chcieli za wszelką cenę zdobyć Przełęcze Karpackie i wkroczyć na teren Niziny Węgierskiej.
Dlatego skoncentrowali na tym odcinku frontu znaczne siły i od stycznia do kwietnia 1915 roku próbowali, jak się okazało, bezskutecznie przełamać opór wojsk austro-węgierskich w Karpatach. Do tego stopnia byli zdeterminowani, że zlekceważyli osłabienie swoich oddziałów na północ od Karpat, a więc na odcinku frontu od Gorlitz po Tarnów. Dostrzegł to szef sztabu armii austro-węgierskiej, generał Konrad von Hützendorf, zaproponował Niemcom współpracę w przełamaniu frontu rosyjskiego właśnie w tym miejscu, na tym odcinku. Ponadto poprosił o wsparcie w postaci czterech dywizji. Dowódca armii niemieckiej, generał Erich von Falkenhayn, przystał na to, ale dopiero w marcu 1915 roku, a ponadto zamiast czterech dywizji przysłał siły podwojone, czyli cztery korpusy. W ten sposób rozpoczęła się bitwa, która nosi nazwę Bitwy pod Gorlicami, przełomu pod Gorlicami Tarnowem lub Bitwy pod Gorlicami Tarnowem. Tak pokrótce przedstawia się geneza bitwy pod Gorlicami, a teraz przejdziemy do jej przebiegu. Zapraszam na krótki film. Po wspólnych naradach w kwietniu 1915 roku utworzono 11. Armię pod dowództwem generała Augusta von Mackensena, która liczyła około 130 tysięcy żołnierzy oraz ponad 700 dział i moździerzy. W jej skład wchodziły korpusy niemieckie ściągnięte z frontu zachodniego i 6. Korpus Austro-Węgierski pod dowództwem generała Artura Arca von Strausenburg. Tworzyła go węgierska 39. Dywizja Honwedu pod dowództwem generała Emericha Hatfiego i 12. Krakowska Dywizja Piechoty pod dowództwem generała Paula Kestranka. 11. Armia miała przełamać front na ponad 30-kilometrowym odcinku od Ropicy koło Gorlic na południu po Gromnik na północy. W czasie przełamania na prawym skrzydle współpracowała z 3., a na północy z 4. Armią Austro-Węgierską. Dlatego łącznie w bitwie wzięło udział około 217 tysięcy żołnierzy wyposażonych w ponad 1100 dział i moździerzy. Po drugiej stronie frontu znajdowała się dowodzona przez generała Radko Dmitriewa rosyjska 3. Armia, licząca około 80 tysięcy żołnierzy i około 200 dział. Ale większość jej sił była skupiona na odcinku Gorlice-Ciężkowice, gdzie przez kilka miesięcy przygotowała system umocnień i skoncentrowała około 60 tysięcy żołnierzy oraz około 150 dział. W walkach na terenie dzisiejszej gminy Łużna po stronie państw centralnych brały udział dwa korpusy. Na prawym skrzydle, czyli w Mszance i Woli Łużańskiej, atakował niemiecki 41. Korpus Rezerwowy pod dowództwem generała François, a dokładniej 81. Rezerwowa Dywizja Piechoty. Z kolei w Łużnej i Biesnej pozycje wyjściowe zajął 6. Korpus Austro-Węgierski, w tym 12. Krakowska Dywizja Piechoty. Jej żołnierze mieli zdobyć wzgórze pustki, które było uważane za klucz pozycji rosyjskich ze względu na wysokość i rozbudowany system okopów. Na prawym skrzydle niemiecka 81. Rezerwowa Dywizja Piechoty miała za zadanie opanować północną Mszankę i Las Kamieniecki. Na lewym skrzydle, od mostu na rzece Szalówce w Łużnej po granicę Biesnej z siedliskami, zajęła 39. Dywizja Piechoty Honwedu. Jej zadaniem było zdobycie wzgórza Wiatrówki i wzgórz na granicy Biesnej ze Staszkówką. Grupa uderzeniowa złożona z żołnierzy 56. i 100. Pułku Piechoty, którą dowodził generał Rudolf Metz, nocą z 30. kwietnia na 1 maja i z 1 maja na 2 podeszła w Łużnej pod pozycje rosyjskie w celu okopania się, a także przygotowania stanowisk dla moździerzy i karabinów maszynowych. Doszło przy tym do walki w pobliżu kościoła, w wyniku której Rosjanie wycofali się, ale zapaliło się kilka budynków.
ten sposób żołnierze 12. Dywizji Piechoty zajęli pozycje wyjściowe i czekali na nadejście świtu. Rozmieszczenie oddziałów przed atakiem przedstawiało się tak. Na prawym skrzydle 1. Batalion 20. Nowosądeckiego Pułku Piechoty zajął okopy w pobliżu drogi Gorlice-Tarnów między Lasem Kamienieckim a Karczmą na Podlesiu. Tu udało się dotrzeć do pozycji rosyjskich zaledwie na odległość 600 do 800 metrów, ponieważ teren był odkryty i trudno było niepostrzeżenie podejść bliżej. Planowane przez dowództwo pozycje wyjściowe do ataku w odległości około 200-300 metrów od Rosjan zajęli żołnierze 100. i 56. Pułku Piechoty, to znaczy w pasie od Karczmy na Podlesiu po drogę prowadzącą obok mleczarni na pustki okopały się kolejno 3., połowa 4. i 1. Batalion 100. Cieszyńskiego Pułku, a odcinek frontu w pasie od wspomnianej drogi przy mleczarni po most na rzece Szalówce obsadziły bataliony 56. Wadowickiego Pułku Piechoty. Jak widać, rozłożenie sił 12. Dywizji Piechoty Włóżnej przed szturmem nie było równomierne, ponieważ w sumie zajmowało odcinek frontu o długości 3 km, ale na jej lewym skrzydle, na wprost pustek, znajdowało się aż 8 batalionów ciasno zgrupowanych na odcinku około 650 metrów, podczas gdy na prawym skrzydle rozmieszczono zaledwie 2 bataliony. Pozycje rosyjskie na wzgórzu pustki robiły duże wrażenie, dlatego nastroje wśród żołnierzy galicyjskich pułków mających atakować to wzgórze nie były dobre. Świadczy o tym m.in. wspomnienia dowódcy 1. Kompanii 3. Batalionu 56. Pułku Piechoty, podporucznika Jakuba Plezi, który opisał to tak. Wznosząca się po Załużną góra pustki umocniona była 3 rzędami rowów strzeleckich, zaopatrzonych w zasieki z drutu kolczastego i ze ściętych drzew zwróconych gałęziami przeciw atakującym. Dlatego też myśl wysłania pułków polskich na zdobycie tej właśnie pozycji równała się w pojęciu żołnierzy skazaniu ich na wytracenie. Rzeczywiście, Rosjanie w ciągu kilku miesięcy zbudowali tu system umocnień polowych połączonych rowami z resztą pozycji obronnych i obsadzili je żołnierzami 31. Dywizji Piechoty, a dokładniej 121. Penzeńskiego Pułku Piechoty. Z dziennika 12. Dywizji Piechoty wynika, że przygotowanie artyleryjskie 2 maja 1915 roku przebiegało zgodnie z planem. To znaczy o godzinie 6 rozpoczął się precyzyjny ogień skierowany na poszczególne linie okopów, który między 8 a 9 nieco zelżał, po czym znów zaczął narastać, by w końcu przybrać największą siłę między 9.30 a 10. Jego skuteczność w następujący sposób opisał dowódca artylerii 12. Dywizji Piechoty generał Tadeusz Rozwadowski. Na całej środkowej przestrzeni rosyjskich rowów strzeleckich na zboczu pustek wybuchały gęsto nasze ciężkie bomby, wyrywając ziemię, kamienie, odłamki żelaza oraz deski, którymi schrony były przykryte, i ciskając je tak wysoko w powietrze, iż przestrzegałem generała Meca, by się piechota jeszcze zbytnio do tej części okopów nie zbliżała. Gdy generał Metz o godzinie 10 wydał rozkaz do szturmu, żołnierze 56. i 100. Pułku Piechoty ruszyli ze swoich okopów i kilka minut później, prawie bez walki, zajęli 1. niemal całkowicie zniszczone okopy rosyjskie, a przerażeni Rosjanie bez oporu szli w niewolę. Około 10.20 piechota osiągnęła skraj lasu, ale ten teren wznosił się ku górze i był zalesiony, więc Rosjanie otworzyli ogień, a około 10.45 pod samym szczytem pustek natrafiła na punkt oporu otoczony zaporami przypominającymi palisady, stojący pośrodku przecinki mierzącej w promieniu około 100 kroków. Doszło tu do walki na bagnety i dopiero w jej wyniku zdobyto szczyt wzgórza. Wprawdzie o godzinie 10.50 podpułkownik Pitl poinformował swojego dowódcę, pułkownika Latinika,
że zadanie zostało wykonane i szczyt wzgórza został zdobyty, ale jeszcze do około 11.30 trwały walki w jego wschodniej części, gdzie żołnierze 100. pułku dostali się pod boczny ogień z karabinów maszynowych. Dopiero przy wsparciu artylerii polowej i odwodów udało się zdobyć tę część wzgórza, ale za cenę wysokich strat. W tym czasie 1. Batalion 20. Pułku Piechoty, który dostał się pod celny ogień rosyjski na prawym skrzydle, a więc od strony Lasu Kamienieckiego, nie posunął się do przodu. Dlatego między nim a oddziałami, które zdobyły pustki, powstała luka, którą należało zlikwidować. Bez tego atak oddziałów 100. Pułku Piechoty pułkownika Latinika z pustek w kierunku na Moszczenice nie był możliwy. Ponadto na lewo od wzgórza pustki oddziały 39. Dywizji Piechoty Honwedu nie opanowały pozycji rosyjskich, więc i od tej strony, czyli ze wzgórza Wiatrówki, 12. Dywizji Piechoty groził kontratak Rosjan. To oznaczało, że bez uprzedniego zdobycia wzgórza Wiatrówki i Lasu Kamienieckiego nie można było ryzykować ataku z pustek na Moszczenicę. Dlatego dowództwo 12. Dywizji Piechoty zareagowało na zaistniałą sytuację w ten sposób, że około godziny 14 oddziały generała Meca zostały podzielone na następujące trzy grupy bojowe. Grupę pułkownika Peszeka, grupę pułkownika Molinariego i grupę pułkownika Latinika. Grupa pułkownika Peszeka, złożona z 1. i 2. Batalionu 57. Pułku Piechoty, wsparła na Podlesiu 1. Batalion 20. Pułku Piechoty. Dzięki temu udało się zająć ten przysiłek około 13. Tak zapamiętał tę chwilę pochodzący z Łużnej sierżant Antoni Serafin, który służył w oddziale karabinów maszynowych 20. Pułku Piechoty. Za chwilę z nowymi karabinami idziemy do ataku. Spoglądam przed siebie z okopu. Tu moja rodzinna wioska. Tam niedaleko za okopami rosyjskimi mój dom rodzinny. Niestety spalony jeszcze w ciągu zimy. Moja matka mieszka w domu sąsiada. Ogień artylerii cichnie, wyskakujemy z rowów i biegniemy co sił naprzód, a z nami idą nasze maszynki. W powietrzu świszczą kule. Padamy i puszczamy nasze maszynki w ruch. Zrywamy się i idziemy znowu dalej. Już jesteśmy wśród zabudowań. Moskal uchodzi. Po zajęciu Podlesia oddziały grupy pułkownika Peszeka po godzinie 14 wspólnie z Niemcami zajęły Las Kamieniecki. Grupa pułkownika Molinariego złożona z 3. i 4. Batalionu 57. Pułku Piechoty oraz 1. i 4. Batalionu 56. Pułku Piechoty po przegrupowaniu sił wsparła Węgrów i dzięki temu uniemożliwiła Rosjanom kontratak ze wzgórza Wiatrówki na oddziały znajdujące się na pustkach. Ostatecznie Wiatrówki zdobyto po godzinie 18. Zabezpieczenie skrzydeł przez grupę pułkownika Peszeka i pułkownika Molinariego zajęło dużo czasu, ale skutkowało tym, że generał Metz uzyskał swobodę operacyjną w środkowym pasie działania. Dopiero teraz, to znaczy o 16, można było podjąć decyzję o kontynuowaniu ataku na wschód w kierunku kościoła w Moszczenicy. W tych okolicznościach do ataku ruszyła grupa pułkownika Latinika złożona z 1., 3. i 4. Batalionu 100. Pułku Piechoty oraz 2. i 3. Batalionu 56. Pułku Piechoty. W ciągu tych kilku godzin Rosjanie uporządkowali na tym odcinku swoje szeregi i stawili zaciekły opór, więc kosztem dużych strat udało się żołnierzom 12. Dywizji Piechoty zdobyć centrum Moszczenicy, ale dopiero po godzinie 19. Ten pierwszy dzień bitwy zakończył się sukcesem wojsk państw centralnych, gdyż oddziały 11. Armii posunęły się od 6 do 10 km w głąb pozycji rosyjskich, tracąc kilkanaście tysięcy zabitych i rannych, podczas gdy straty rosyjskie z tego dnia szacuje się na 17 tysięcy wziętych do niewoli oraz od 30 do 40 tysięcy rannych i zabitych. Według danych zawartych w dzienniku bojowym 12. Dywizja Piechoty tego dnia wzięła do niewoli około 2 tysięcy Rosjan.
Nie mamy dokładnych danych liczbowych na temat strat 12. Dywizji Piechoty, gdyż wykazy poszczególnych jednostek są cząstkowe. Wiemy na przykład z dziennika 56. Pułku Piechoty, że od 30 kwietnia do 2 maja włącznie poległo 10 jej żołnierzy, a rannych lub chorych było 16 oficerów i 362 żołnierzy. Z kolei w księdze rejestracyjnej 57. Pułku Piechoty zapisano, iż jego straty z dnia 2 maja wynosiły 7 zabitych, 1 zmarły, 2 zaginionych, przy czym nie podano liczby rannych. Z danych archiwalnych o cmentarzach wynika, że straty 12. Dywizji Piechoty były dużo wyższe, gdyż na cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej pochowano 133 poległych lub zmarłych 2 maja. To zestawienie nie jest pełne, gdyż dotyczy tylko żołnierzy, których dane zachowały się w archiwum w całości. Tymczasem wykaz archiwalny zawiera także niepełne informacje na temat 5 poległych lub zmarłych 2 maja, bez podania numerów pułków, w których służyli, oraz 93 bez dokładnej daty śmierci. Podano jedynie, że nastąpiła w maju, lub jej nie podano. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie było znaczenie tej bitwy dla losów I wojny światowej i dla odzyskania niepodległości przez Polskę, skorzystamy z opinii dowódców, którzy planowali tę bitwę, lub oficerów, którzy dowodzili tutaj jednostkami, a także wybitnych historyków, zarówno tych żyjących przed II wojną światową, jak też po II wojnie światowej. Zapraszam. Generał Erich von Falkenhayn, a więc naczelny dowódca wojsk niemieckich w latach 1914-1916, powiedział, że bitwa pod Gorlicami była podstawą dalszych sukcesów wojsk niemieckich i austriackich na froncie wschodnim, aż do zakończenia I wojny światowej. Z kolei generał Konrad von Hitzendorf, szef sztabu Generalnego Armii Austro-Węgierskiej, uznał, iż przełom pod Gorlicami był największym sukcesem wojsk austriackich i niemieckich, które współdziałając ze sobą doprowadziły do całkowitej klęski nieprzyjaciela. Oczywiście mówił na myśli Rosji. I wreszcie opinia pułkownika Franciszka Latinika, czyli dowódcy 100. Cieszyńskiego Pułku Piechoty, który atakował Wzgórze Pustki 2 maja 1915 roku, on wyraził się następująco. O Polsce wówczas w wielkim świecie politycznym nikt zapewne jeszcze nie myślał. Jednak w duszach żołnierzy naszych, którzy bijąc się pod dowództwem austriackim, oczyszczali ziemię swoją z najeźdźcy, budziły się wzniosłe uczucia nadziei, że ich krwawy znój przyczyni się do odzyskania wolności ojczyzny. Tak myślał zawsze i wszędzie i dlatego szedł tak ofiarnie żołnierz polski. To są przykładowe 3 opinie, które wyrazili dowódcy, a teraz przejdźmy do opinii historyków. Profesor Jan Dąbrowski, autor książki pod tytułem Wielka Wojna 1914-1918, napisał tak. Przełom pod Gorlicami rozpoczął zwycięski marsz sprzymierzonych oddziałów austriackich i niemieckich, zakończony pod koniec 1915 roku w głębi terytorium rosyjskiego, osiągając linię od Rygi aż do Morza Czarnego na południu. Wielkie to zwycięstwo zachwiało podstawami Imperium Rosyjskiego, przynosząc zmiany w sytuacji strategicznej walczących stron. Z kolei profesor Zgórniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego uznał, że po klęsce pod Gorlicami carska Rosja nie była zdolna do podjęcia większej akcji zaczepnej, ani też nie potrafiła już odtąd przeciwstawić się ofensywie państw centralnych. Przełom pod Gorlicami stanowi punkt zwrotny w całej wojnie na wschodzie. Zapoczątkował on serię klęsk wojsk rosyjskich, mając niemały wpływ na powstanie niepodległej Polski. Michał Klimecki, autor książki monografii pod tytułem Gorlice 1915, powiedział tak. Bitwa pod Gorlicami okazała się najważniejszym, zakrojonym na wielką skalę działaniem zbrojnym na ziemiach polskich w I wojnie światowej.
stworzyła jedną z przesłanek umiędzynarodowienia sprawy Polski. Wreszcie przyspieszyła upadek carskiej Rosji. Jej wojska nigdy już, nawet podczas letniej ofensywy z 1916 roku, nie otrząsnęły się z klęsk, jakie poniosły wiosną, latem 1915 roku. I wreszcie współczesny historyk, profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wypowiedział się tak. Oswajanie tej bitwy następuje dopiero w ostatnich kilkunastu latach, w tym sensie, że Gorlice i Tarnów podkreślają, że po pierwsze była to bitwa na ziemiach polskich, a po drugie uczestniczyli w niej polscy oficerowie. Gdybym miał przygotować listę najważniejszych bitew europejskiej Wielkiej Wojny, to umieściłbym na niej Verdun, Marne i Gorlice. Podsumowując tę opinię, musimy powiedzieć, że po pierwsze, ta bitwa była przełomowa na froncie wschodnim, ponieważ Rosjanie po klęsce z 1915 roku stracili inicjatywę i wycofywali się aż do zakończenia działań wojennych, kiedy to w marcu 1918 roku podpisali odrębny pokój. Po drugie, klęski armii rosyjskiej doprowadziły do wzrostu niezadowolenia w Rosji i były jedną z przyczyn wybuchu rewolucji, która obaliła car. Po trzecie, to sprawiło, że Rosja podpisała oddzielny pokój, więc jej sojusznicy mogli podjąć temat niepodległości Polski. Po czwarte, podniosło to morale części dowódców i żołnierzy polskiego pochodzenia, o czym świadczą słowa pułkownika Franciszka Latinika. Ponadto zdobyli m.in. w tej bitwie bezcenne doświadczenie, które było bardzo potem potrzebne w walce o niepodległą Polskę. Żołnierze i oficerowie walczący w armiach zaborczych, więc także ci, którzy brali udział w bitwie pod Gorlicami, w bardzo dużym stopniu przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę, bo to właśnie oni tworzyli tron armii polskiej, która w latach 1918-1922 walczyła o granice i o byt niepodległego państwa polskiego. Bezcenne było ich wyszkolenie wojskowe i doświadczenie bojowe, które zdobyli walcząc na frontach I wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługują dwaj dowódcy, którzy brali udział w bitwie pod Gorlicami. Generał Tadeusz Rozwadowski, który dowodził artylerią 12. Krakowskiej Dywizji Piechoty, a następnie już w niepodległej Polsce służył w Wojsku Polskim. W czasie Bitwy Warszawskiej był szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego i jest uważany za jednego ze współtwórców planów tej bitwy. Druga postać to pułkownik Latinik, dowódca 100. Cieszyńskiego Pułku Piechoty, który w niepodległej Polsce już w stopniu generała w chwilach krytycznych, kiedy przyszło walczyć o granicę, najpierw walczył na terenie Śląska Cieszyńskiego o jego przynależność do Polski, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej sławił się tym, że był wojskowym gubernatorem Warszawy i jednocześnie dowódcą 1. Armii Wojska Polskiego, która broniła bezpośrednio od stolicy przed Rosjanami, stoczyła bohaterskie walki m.in. pod Radzyminem. Obydwie te postaci macie na gazetce. Ona nosi tytuł troszkę inny niż nasz temat, w obcym mundurze, ale z polskim sercem i w polskiej sprawie. I właśnie są tam zamieszczone sylwetki tych dwóch wybitnych dowódców. Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym poprzestał tylko na dowódcę. Warto by wspomnieć również żołnierzy, którzy walczyli w tych galicyjskich pułkach piechoty. Było ich oczywiście wielu. Ja bym chciał jednak wspomnieć o dwóch czy trzech z terenu naszej gminy czy z naszego powiatu. Mam na myśli przykład Jana Klimka, który służył w 20. Pułku Piechoty, brał udział w walkach na froncie wschodnim. Następnie został z oddziałem przerzucony na front włoski. Tam dostał się do niewoli i wydawać by się mogło, że dla niego wojna się skończyła. Stało się inaczej. Przebywał w obozie jenieckim La Mandria di Chivasso,
koło Turynu i tam jako ochotnik zgłosił się do armii generała Hallera. Była to tak zwana błękitna armia, tworzono ją właśnie na terenie Francji. Armia ta została przerzucona drogą kolejową do Polski i jako świetnie wyposażona, wyszkolona, brała udział w wielu ważnych wydarzeniach, a przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej. Za swoją postawę otrzymał medal za wojnę 1918-1921. Inna postać to na przykład Jan Cieśla. On z kolei pochodził z Szalowej, też służył w 20 pułku piechoty. Jego życiorys wojenny był bardzo podobny. Najpierw front wschodni, potem front włoski i tam też niewola i również znalazł się w obozie Lamandria di Chivasso, trafił do armii generała Hallera. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie ukraińskim, za co otrzymał w 1921 roku Krzyż Waleczny. Jeszcze inna postać to na przykład z sąsiednich Siedlis Julian Motyka, który także służył w pułku galicyjskim, walczył na froncie włoskim, także w Lamandria di Chivasso przebywał i trafił do armii Hallera. Walczył na froncie ukraińskim, ale nie miał tyle szczęścia. Podczas przemieszczania się, podczas właściwie forsowania rzeki w pobliżu miejscowości Łuszyca utonął. Takie były losy tych żołnierzy. Oczywiście podałem to jako przykład. Na zakończenie chciałbym Wam podać następujące zadanie do zrobienia. W oparciu o nasze zajęcia, zarówno te w terenie, jak i w klasie oraz na podstawie filmu, który będzie takim skrótem naszych zajęć i zostanie zamieszczony na stronie internetowej GOKU, czyli Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, prosiłbym, abyście wykonali plan szczegółowy. Punktem wyjścia będą te zagadnienia zawarte w naczobezu. Do nich trzeba będzie dorobić podpunkty. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję Wam za udział w zajęciach. Mam nadzieję, że te wiadomości, które żeście tutaj zdobyli, przybliżyły Wam tematykę bitwy pod Gorlicami i jej znaczenia zarówno dla losów I wojny światowej, jak i też dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziękuję.